oba zespoły już wychodzą na murawę Stadionu Miejskiego imienia Grzegorza Duneckiego. Małe derby Kujaw i Pomorza za chwilę rozpoczniemy. No i też Państwo pewnie zauważyli, że jesteśmy trochę w innej perspektywie. Dzisiaj po drugiej stronie stadionu. Mamy nadzieję, że to gdzieś przełoży się także na jakość gdzieś tej transmisji i że będą Państwo doskonale się bawić. Kibice już podburzają atmosferę. Rozpoczynają doping od samego początku. Gramy w Toruniu. Elana Toruń, Unia Solec Kujawski. Ale to wszystko się opłaciło. Dobrymi wynikami. Pierwsza interwencja, Mysiak. Kraska. Stefanowicz na lewej stronie schodzi z piłką do środka. Stefanowicz, jego bomba z dystansu. Kacprzak. Kaczkowski. Bomba z dalszej odległości ze strony Bartosza Śmietanko. Natomiast teraz akcja Lany. Stefanowicz. Dośrodkowanie piłki na pole karne. Kraska głową, gol! Gol 1-0, ale jednak ta bramka jest niezaliczona. Podniesiona chorągiewka. Postaramy się skupić na swojej pracy, a kibice na swojej. Górka, jego interwencja, piłka przed bramką, no i tutaj mogło dojść do gola. Elana w natarciu, Stefanowicz do lewej flanki, nie ma spalonego. Chmielewski, Chmielewski blokuje go strzał. Stoper Unii, jeszcze Tomaszewski, strzał z dystansu. 27 minuta meczu, Tomaszewski, Mysiak i Lenartowski. Tomaszewski, jego próba z Kibińskim, kapitalna interwencja, druga próba, także obroniona przez Kibę. Udało mi się uratować futbolówkę w posiadaniu, arbiter puszcza grę pomimo upadku Lenartowskiego, Stefanowicz, strzał i znowu z Kibiński. Gąszczuk przy Kaczkowskim, ale udało mu się utrzymać przy futbolówce Kaczkowskim, na lewej stronie jest Damian Michalski. Młodzieżowiec Unii na pole karne, strzał głową i blisko przed 16 Górka. No tutaj praktycznie jest niepilnowany, ale raczej będzie to dośrodkowanie albo strzał, jak teraz. Defensywa postawiła naprawdę dobre warunki, żeby wyjść ewentualnie tutaj na 0 z Torunia, z jednym punktem. Z przodu natomiast jak na razie nic nie hula, druga połowa rozpoczęta. Więc te wszystkie zaległości, no bo pamiętajmy, że jeszcze Unia Solec gra w przyszłym tygodniu swoje spotkanie z Lechem II Poznań. Poczwardowski na pole karne, krótki słupek tam pilnował. Teraz trochę Artur Lenartowski jakby dołączył do linii stoperów. Górka ładnie do Chmielewskiego. Chmielewski przed bramką, duże zamieszanie. Piłka jest w bramce, ale to wszystko po faulu. Wydaje mi się, że jego obecność tak trochę lepiej wpływa na Toruń, Tomaszewski, Mysiak przed bramkę, Skibiński bardzo pewnie. Radzą sobie z tym dobrze, tak jak z tym kontratakiem. Kaczkowski. Kaczkowski wyprowadza tutaj piłkę, no i Poloczek. Jednoletni. A tymczasem Poczwardowski do środka, strzał i tutaj naprawdę było groźnie. Grali dalej Stefanowicz. Górka. Górka jedzie prawą stroną, już Stefanowicz, ależ brakowało tutaj niewiele, żeby dostał praktycznie na pełną autostradę Górka. Koniec meczu! Bezbramkowy remis. Mecz bez historii, mecz do zapomnienia. Mecz, który nie ma na pewno żadnych negatywnych skutków dla jednych i drugich.